tego typu rzeczy, jak ja zaczynałem w e-commerce działać, no totalnie były nie do pomyślenia. Oczywiście im bardziej dokładne te opisy i jakieś sprecyzowane wymagania, tym lepiej. I możemy tak naprawdę stworzyć całe procesy, całą automatyzację i zatrudnić sobie na przykład wirtualnego asystenta i płacić mu o połowę mniej pieniędzy niż normalnie, za to, że mamy już te wszystkie rzeczy, że tak powiem, wdrożone dzięki temu narzędziu. Cześć, witaj, się nazywam Dawid Jakubowski, to jest kanał EcoMoje, czyli My Way of E-commerce. W dzisiejszym materiale będziemy mówić na temat sztucznej inteligencji, a konkretniej na temat narzędzia, jakim jest ChatGPT. Pokażę Ci, jak ja używam ChatGPT codziennie w prowadzeniu mojego biznesu, jakim jest sklep internetowy, i pokażę Ci, jak Ty możesz również zaimplementować tę strategię do swojego biznesu i zwiększyć jego efektywność. Także serdecznie zapraszam na materiał. Ok, zanim zaczniemy, chciałbym jeszcze wspomnieć na temat właśnie tej sztucznej inteligencji, bo oczywiście temat jest gorący od jakiegoś czasu i sama sztuczna inteligencja to jest bardzo, bardzo obszerny temat. Jakby w dzisiejszym materiale nie chciałbym tutaj omawiać o plusach, minusach sztucznej inteligencji, czy to nam zabierze pracę, czy nie zabierze nam pracę, czy jaki będzie miała wpływ na ekonomię, na gospodarkę, na pracę właśnie poszczególnych osób. Natomiast chciałbym się przede wszystkim dzisiaj skupić na programie, jakim jest ChatGPT, ponieważ na tą chwilę jest to najbardziej popularna aplikacja, która właśnie jest stworzona przez firmę OpenAI. I po prostu opiera się na tej sztucznej inteligencji i można, że tak powiem, najwięcej zrobić ciekawych rzeczy właśnie z tą aplikacją. Pytanie, dlaczego tak późno zaczynam temat sztucznej inteligencji na tym kanale? No przede wszystkim dlatego, że ja zazwyczaj, gdy robię jakiś materiał na ten kanał, chcę po prostu mieć jak najwięcej wiedzy w danym temacie i nigdy nie wypowiadam się na jakiś temat, czy to aplikacji, czy to jakichś systemów, strategii, czy jakichkolwiek biznesów, dopóki nie mam w tym jakiegoś doświadczenia. Więc też nie chciałem wskakiwać, że tak powiem, w trend sztucznej inteligencji od razu i po prostu po tygodniu używania tej aplikacji robić dla Was nie wiadomo jaki materiał, bo po prostu nie byłoby to, że tak powiem, na podstawie mojego doświadczenia, tylko po prostu na podstawie jakiegoś jednego artykułu w internecie. W dzisiejszym materiale właśnie Ci pokażę, jak ja używam tego ChatGPT na co dzień, jak to, że tak powiem, wygląda w praktyce i mam nadzieję, że będziesz mógł sobie również zaimplementować tę strategię do swojego sklepu, także mam nadzieję, że dużo wartościowych treści w tym materiale przed Tobą. Ok, więc jeśli chodzi o zastosowanie aplikacji ChatGPT w e-commerce, pierwszą rzeczą, jaką w ogóle tutaj wymieniłem, to jest właśnie nazwa sklepu lub marki. Ja zawsze miałem z tym duży problem, szczerze mówiąc, jak wymyślałem nazwę swojego biznesu, czy to właśnie sklepu internetowego, zawsze nie wiedziałem w ogóle, w którą stronę iść, jeśli chodzi o nazwę tego sklepu. I z tego, co zauważyłem, kursanci w e-commerce Akademii również często mają z tym problem i gdzieś tam używamy jakichś generatorów, różnych jakichś takich systemów, strategii na wymyślanie tej nazwy. Natomiast zazwyczaj to po prostu jest długotrwały proces, ciężko wybrać coś ciekawego. Ja osobiście zawsze miałem problem ze znalezieniem brand name, tej nazwy, marki sklepu internetowego. Dlatego właśnie zerknijmy sobie teraz na ChatGPT. Także tak jak widzisz na ekranie, jesteśmy już w ChatGPT. Ja korzystam z tej darmowej wersji, natomiast prawdopodobnie pewnie przejdę na tą wersję plus w najbliższym czasie. Natomiast jeśli chodzi właśnie o wybieranie nazwy dla naszego sklepu internetowego. Zobacz, ja wybrałem bardzo prostą komendę tutaj. Daj mi nazwę marki, właśnie ten pomysł na nazwę marki dla produktu Portable Blender Shop. Czyli taki blender do miksowania różnych shake'ów, czy tam owoców, tego typu rzeczy. I właśnie bardzo popularny produkt w e-commerce. No i tutaj dałem parę takich komend do sprecyzowania. Zrób, żeby było to krótkie, łatwe do zapamiętania oraz żeby było takie odczucie marki premium. Tak zawsze w momencie, kiedy dajemy jakieś instrukcje dla ChatGPT, co chcę konkretnie uzyskać, to musimy dać jakieś informacje w ogóle, w którym kierunku ten ChatGPT powinien pójść. Oczywiście im bardziej dokładne te opisy i jakieś sprecyzowane wymagania, tym lepiej. Ja tutaj napisałem dosyć prosty i taki krótki tą komendę, natomiast tak czy inaczej dostaliśmy 20 propozycji różnych fajnych nazw właśnie takiego Portable Blender, na przykład tutaj mamy Blend Pro, czy Blend Minced, Porta Blend, Pure Blend, tak? Dosyć dużo ciekawych nazw, więc już jakby mamy takie fajne wyjście w ogóle do tematu, tak? Czyli to, co kiedyś trzeba było wziąć po prostu zeszyt, kartkę i po prostu siedzieć przez 2-3 godziny na internecie, znajdować jakieś różne marki, które sprzedają podobny produkt, czy w ogóle szukać jakiejś inspiracji, zapisywać te wszystkie rzeczy na kartce, miksować te nazwy jedną z drugą i tak dalej. Tutaj mamy to wszystko, że tak powiem, w 10-20 sekund gotowe w systemie, więc jakby ta sztuczna inteligencja naprawdę pod tym względem jakby takich kreatywnych rozwiązań, o których będziemy zresztą mówić jeszcze w dalszej części tego materiału, to naprawdę bardzo dużo pomaga. No jest to
game changer, tak? Jeśli chodzi o takie rzeczy, gdzie faktycznie trzeba usiąść i coś wymyśleć, to ChatGPT naprawdę fajnie działa i to jest jeszcze wersja, która używa tych danych z internetu sprzed tam roku czy dwóch. Natomiast te najnowsze wersje mają być jakby lifetime data, tak? Czyli wszystkie informacje, które są aktualnie w internecie, no to może je przeprocesować, tak? Więc to na pewno będzie dawało o wiele, wiele różnych innych możliwości. Przechodząc dalej, jeśli chodzi o zastosowania, to jest wybór odpowiedniej niszy, tak? I teraz to jest często też taki jedno z zagwozdek na samym początku otwierania własnego sklepu internetowego, w jaką w ogóle niszę wchodzić. Różne są nisze i tak naprawdę ciężko jest w momencie, kiedy jesteśmy osobą początkującą, podjąć taką decyzję, w którą stronę iść. Ja osobiście zazwyczaj jednak sugeruję, żeby zaczynać od produktu, a dopiero potem wybierać wokół tego produktu niszę. Natomiast w momencie, kiedy wpiszemy sobie właśnie w ChatGPT taką komendę, daj mi 10 topowych nisz dla e-commerce'u, które będą opierały się przede wszystkim na performance, czyli takich wynikach tej niszy oraz potencjału do wzrostów. Czyli jakby tutaj patrzymy już długoterminowo, zastanawiam się, w którą stronę iść, co będzie ciekawym, jakby taką niszą na przyszłość, a niekoniecznie, która ma teraz bardzo dobry czas, no bo wiadomo, trzeba się rozwijać i trzeba szukać takich produktów i takich nisz, takich branż, które wiemy, że będą raczej szły do góry, a nie są, że tak powiem, na tym topie i niedługo będzie to po prostu spadało. Więc tutaj mamy na pewno bardzo dużo fajnych, ciekawych propozycji. No to eco-friendly produkt, tak? To naprawdę jest dosyć ciekawa nisza i bardzo mocno rozwijająca się. Health and wellness oczywiście klasycznie bardzo, bardzo mocna nisza, jak najbardziej się zgadzam. Personal development, tak? Czyli właśnie, no niekoniecznie może nisza pod e-commerce, natomiast no tutaj jeśli chodzi o jakieś książki, czy może jakieś takie produkty, może nawet cyfrowe, jeśli chodzi o self-improvement, to jak najbardziej w porządku. Tutaj co ciekawe, home organization and storage solution, tak? Tutaj takiej odpowiedzi osobiście się nie spodziewałem, natomiast jak sobie przeglądałem tą listę przed właśnie tym odcinkiem, tak stwierdziłem, że kurczę, faktycznie jak gdzieś tam się sprząta w domu, często brakuje takich rzeczy właśnie dla organizerów, jakichś takich ciekawych rozwiązań, a jak się pójdzie gdzieś do jakiejś Castoramy czy do Ikei, to są po prostu zwykłe boksy i nie jest to tak funkcjonalne, jakby mogło być. No i dalej oczywiście mamy tutaj subskrypcje, mamy pet supplies, czyli jakieś takie akcesoria dla zwierzaków, no i na przykład z tych z ciekawych rzeczy jeszcze mamy właśnie personalized gifts. Ja osobiście również działam w niszy z takimi personalizowanymi produktami i to naprawdę fajnie działa. Outdoor and adventure gear, jak najbardziej zgadzam się, podpisuję dwoma rękami, tego typu nisze są super i warto by było na przykład szukać produktów w tego typu niszach i takich produktów. Także tak jak widzisz, mamy dosłownie 10 sekund roboty, wpisujemy konkretną frazę i mamy tutaj fajne wyniki. Na przykład, jeśli chcemy się dowiedzieć czegoś więcej, to przykładowo zaznaczymy sobie ten home organization, to co mnie zaciekawiło właśnie wcześniej i napiszemy sobie tutaj właśnie na temat tego, że chcielibyśmy uzyskać więcej informacji o home organization and storage solution. No i oczywiście jakby dalsza część tej konwersacji będzie nam tutaj na podstawie tych wyników prowadziła dalej tą rozmowę. Także możemy jak najbardziej sobie te wszystkie rzeczy się wgłębiać w każdą kolejną rzecz i dochodzić do tego, co dla nas jest ciekawe, a co nie. Okej, idąc dalej, teraz mamy zastosowanie ChatGPT. Opisy produktów. Jedna z rzeczy, która naprawdę, wydaje mi się, najczęściej stwarzają problemy, jeśli chodzi o stawianie własnego sklepu internetowego. Kiedyś to w ogóle niektórzy próbowali kopiować te opisy, nie wiem, z AliExpress, albo pisali po prostu 2-3 zdania o danym produkcie i myśleli, że to jest w porządku i że taki opis nam sprzeda. Nic bardziej mylnego, copywriting i copywriting, który sprzedaje, który w jakiś sposób powoduje, że ten klient jest zainteresowany tym produktem i po prostu chce wydać te pieniądze na ten produkt, to jest niesamowita umiejętność i według mnie copywriting to jest jedna z rzeczy, która naprawdę, przynajmniej do tego czasu, była jedną z kluczowych rzeczy, która odpowiadała za sukces w danym sklepie internetowym. Aktualnie mamy ogromnego pomocnika w tym copywritingu. Oczywiście nie zawsze będzie to idealne, natomiast taki ChatGPT potrafi nam zrobić naprawdę super opis produktu. I już Ci pokazuję przykład. Wziąłem sobie właśnie taki produkt, jaki mamy teraz na ekranie. Są to właśnie maty do akupresury. Dosyć taki wiralowy produkt przez dłuższy czas. Akurat tutaj jest ta marka Shakti, którą zresztą pokazywałem w moim e-booku, odnośnie 25 zyskownych produktów w dropshippingu, także tego typu produkty oraz wiele więcej znajdziesz również właśnie w tym e-booku. Oczywiście link do e-booka jest w opisie tego filmu. Przykładowo zakładamy, że chcielibyśmy mieć opis produktowy do tej maty do akupresury. Wchodzimy sobie właśnie w ChatGPT i wydałem właśnie taką informację, taką komendę. Daj mi taki krótki product description, które jest jakby based on the benefits, tak? Czyli takie podkreślam tutaj w tej komendzie, którą wysyłam do ChatGPT, że chodzi mi o benefity i to jest jakby kluczowe, tak? I w tym
momencie zamiast dawać im jakieś takie informacje o tym, że nie wiem, jest to stworzone z jakiegoś tam odnawialnego plastiku, czy tam jakieś gwarancje, niegwarancje, jakieś takie pierdoły, nie jest to absolutnie istotne. Mamy tutaj benefity podkreślone, tak jak tutaj natural pain relief, tak, czyli naturalne załagodzenie tego bólu, stress reduction, tak, relax. Mamy tutaj improved sleep quality, to są wszystko bardzo dobre nagłówki. Mamy tutaj właśnie rozwinięcie każdego tego benefitu, tak żeby można było sobie na przykład to wrzucić do właśnie opisu. Czyli przykładowo, tworzymy sobie opis do tego produktu, dajemy to w nagłówku Natural Pain Relief, potem dajemy opis do tego nagłówka, to co mamy wreszcie tekstu, wrzucamy sobie do tego jakąś fajną grafikę czy gifa, którego zresztą możemy też wygenerować przez sztuczną inteligencję i mamy świetny opis produktu gotowy. Tego typu rzeczy, jak ja zaczynałem w e-commerce działać, no totalnie były nie do pomyślenia. Ja te wszystkie rzeczy musiałem się nauczyć, musiałem tego metod prób i błędów cały czas gdzieś tam znaleźć ten swój styl, żeby umieć pisać tak, żeby ktoś chciał to kupować. A w tym momencie mamy naprawdę super te odpowiedzi. Naturalnie, często będziemy musieli gdzieś tam coś zmienić, coś może ewentualnie zamienić kolejność, czy na przykład poprosić ChatGPT, żeby zrobił to krótsze, dłuższe, bardziej oficjalne, bardziej jakieś śmieszne i takie radosne. No, w zależności od tego, jaką mamy markę, jaki chcemy, jakby, jakich klientów chcemy zaadresować, jaki chcemy mieć ten, że tak powiem, feeling sklepu, to też jest bardzo ważne i właśnie to musimy zawsze przedstawić w tym czasie GPT. Ja są takie żarty, że czy ChatGPT jakby zastąpi programistów, czy jakichś social media managerów, czy różnego typu właśnie freelancerów, którzy zajmują się takimi rzeczami. No i odpowiedź jest nie, ponieważ klienci musieliby mu dawać konkretne i szczegółowe briefy, czego oczywiście nie robią i zawsze te taski, te zadania, które są po prostu przez tych klientów wysyłane, no to zazwyczaj po prostu jest tak, że nie wiedzą oni, czego chcą. Więc jakby tutaj też musimy to podkreślić, że ChatGPT będzie działał świetnie, ale tylko w momencie, kiedy będziemy dawali konkretne taski, konkretne jakieś komendy, pisali, co chcemy. Tutaj też mój asystent Hubert dał taki pro tip właśnie na grupie dla kursantów, gdzie wspominał, że dobrze jest powiedzieć do ChatGPT, zadaj mi 10 pytań na temat mojego produktu, a potem na podstawie tych pytań napisz właśnie na przykład product description albo copy, albo coś tego typu. Więc jakby na początku mówimy do ChatGPT, żeby wyciągnął z nas jak najwięcej informacji, a potem właśnie mówimy mu, co ma zrobić na podstawie tych informacji, które uzyska od nas, tak? Więc wtedy mamy taki fajny jakby konwersację, co prawda z robotem, ale potem dostajemy taki rezultat, jaki potrzebujemy. Kolejna rzecz, którą warto wspomnieć, to są opisy reklam oraz nagłówki. I tutaj w momencie, kiedy robię na przykład sobie kreacje marketingowe na Facebooka, czy na Instagrama, TikToka, czy jakiekolwiek inne, no to po prostu musimy wrzucić jakieś fajne, chwytliwe nagłówek i wtedy już jakby nie mamy tak dużo tej treści, nie mamy wtedy tam, nie wiem, 5-10 benefitów do wrzucenia, tak jakby opis, nie mamy grafik, nie mamy tego typu rzeczy, mamy tylko jakby nasze wideo, które jakby jest korem tej reklamy, no i mamy jakiś krótki opis, więc tutaj też jakby to, co napiszemy w tej reklamie jest kluczowe i naprawdę warto jakby nad tym usiąść i też potestować różne te opisy, potestować te różne nagłówki, żeby zobaczyć, co działa najlepiej. I tak jak widzisz, mamy tutaj moją komendę. Stwórz copy dla reklam na Facebooku. Niech będzie krótka, poniżej 4 zdań. Skup się na benefitach. Zaoferuj 20% zniżki i dodaj call to action, czyli właśnie to wezwanie do działania. No i tutaj produkt to edukacyjna zabawka dla dzieci poniżej 10 lat. No i przykładowo pierwsza propozycja, jaką mi tutaj zaproponował, to tutaj ten początek. Introducing the ultimate educational toy for kids under 10. To pierwsze zdanie nie jest dobre. To absolutnie nie powinno być pierwsze zdanie w reklamie na Facebooku czy na jakichkolwiek social mediach, ponieważ nie jest one angażujące. Poznaj naszą markę i dowiedz się więcej. Absolutnie nie jest to angażujące, absolutnie nie jest to coś, co powinniśmy wrzucać do reklamy. Kolejne zdanie. Unlock endless learning adventures and ignite their imagination. To już jest super zdanie. To już jest wtedy fajne nawiązanie do danego produktu i nawiązanie do tego klienta, który będzie ten benefit, czyli właśnie wpływanie na tą imagination, na ten rozwój tego dziecka, to jak najbardziej będzie super działało. Więc w tym przypadku na przykład, no ten pierwsze zdanie jest do kosza, tak? Więc musimy zawsze też wiedzieć, czego szukamy, bo w momencie, kiedy będziemy ślepo kopiować to, co nam ChatGPT da w tym programie, no to jakby możemy też robić te ogromne fuck-upy i nawet nie będziemy wiedzieli kiedy. Więc jakby tutaj zawsze musimy być czujni. Potem mamy tą ofertę, o której mówiłem, limited time offer, 20% zniżki. No i mamy tutaj ten call to action, czyli don't miss out on this incredible offer,
click the link to shop now. Tutaj oczywiście jakbym wywalił te hashtagi, no bo akurat w reklamach nie są one konieczne. Ja tutaj dopisałem, żeby zrobił ten właśnie hook more engaging, czyli taki bardziej angażujący tych wszystkich naszych potencjalnych klientów. No i tutaj już nam dał troszeczkę lepszą. To jest pierwsze zdanie, calling all parents, prepare to watch your child learning journey. Jest lepiej, zdecydowanie, natomiast tutaj z tego wszystkiego by na pewno bym wybrał na początek właśnie to zdanie, które tutaj widzisz teraz zaznaczone na ekranie. Także trzeba widzieć, czego się szuka, bo inaczej można naprawdę gdzieś tam zabłądzić i uzyskiwać odwrotne efekty do zamierzonych. Następna rzecz, kampanie promocyjne i email marketing. To jest rzecz, która naprawdę bardzo często z tego korzystam, ponieważ ja regularnie wysyłam do w moim sklepie internetowym kampanie mailowe, gdzie po prostu z okazji jakichś konkretnych wydarzeń, czy z jakichś po prostu wyprzedaży, czy nawet czasami bez okazji po prostu docieram do jakichś klientów poprzez kampanie mailowe. Takie kampanie naprawdę potrafią fajne gdzieś tam zwroty osiągnąć, więc jak najbardziej staram się wysłać takiego maila raz, dwa razy w tygodniu co najmniej. Szczerze mówiąc, jeśli nie mamy na przykład Dnia Matki, nie mamy walentynek, nie mamy Black Friday czy jakichś innych rzeczy, czasami ciężko jest wymyślać jakby pretekst do wysłania tego maila, tak? Wtedy trzeba naprawdę mocno kombinować i tutaj naprawdę ja z tego korzystam, wydaje mi się, najczęściej, no bo na przykład, nie wiem, no wybór niszy czy nazwa sklepu, no to jest rzecz, którą raz gdzieś tam się użyje i potem jakby już mamy wybraną tą niszę, mamy wybraną tą markę, więc jakby tego nie będziemy potrzebowali na co dzień czy tam parę razy w tygodniu. Natomiast właśnie takie opisy reklam, tak jak Ci pokazałem przed chwileczką, czy kampanie promocyjne, email marketing, to tego typu rzeczy naprawdę ja osobiście używam regularnie i pokażę Ci tutaj teraz właśnie, jakie mamy wyniki na ChatGPT. I zobacz, ja akurat tutaj dałem bardzo krótką komendę, daj mi 10 pomysłów na email marketing campaign, tak? Czyli jakie można dawać takie kampanie marketingowe. No i tutaj mamy oczywiście welcome series, to jest klasyk, mamy właśnie promocje sezonowe, abundant card recovery, no to akurat nie jest, to jest automatyzacja, ale nie kampania, ale mamy tutaj właśnie na przykład urodziny, okej, fajny pomysł, czy właśnie anniversary campaigns, czyli na rocznicę na przykład zakupu tego klienta, czy na urodziny sklepu, jak najbardziej fajne coś takiego można byłoby wrzucić, czy właśnie jakieś eventy, jak najbardziej można byłoby tutaj jeszcze troszeczkę pogrzebać bardziej, gdzieś tam poprosić go o te właśnie jakieś seasonal promotions, czy żeby dał jeszcze więcej jakichś pomysłów, natomiast ja właśnie często gdzieś tam korzystam z tego email campaign dla mojego sklepu i jak najbardziej można się tutaj fajnie wspomóc z tym czatem GPT. Kolejne zastosowanie, pomysły na reklamę, na content. W momencie, kiedy chcemy na przykład nakręcić reklamę na swoim sklepie internetowym i tak naprawdę zastanawiamy się w ogóle, w jaki sposób ugryźć ten produkt i w jaki sposób go przedstawić, jaki tak zwany marketing angle zastosować do tego produktu, to jak najbardziej ChatGPT również można fajnie pomóc z tym tematem. Pokażę Ci przykład produktu, do którego będziemy tworzyli właśnie takie reklamy. Takie miniaturkowe domki DIY. Ja pokazywałem ten produkt właśnie w tym e-booku, o którym Ci wcześniej wspominałem, z 25 produktami w dropshippingu. Także mamy właśnie takie domki DIY, które jakby samemu musimy zrobić. To są takie tak zwane właśnie nisze arts and crafts. Na pewno jakby w Ameryce ten DIY jest bardzo rozwinięty. Więc zerknijmy sobie, jak w ogóle możemy podejść do reklamy takiego domku, jak to możemy ugryźć według czatu GPT. No i tak jak widzisz, wpisałem bardzo prostą komendę. Tak jak Ci wspomniałem wcześniej, naturalnie warto byłoby może te komendy troszeczkę bardziej rozwinąć, czy właśnie potem kontynuować tą dyskusję na temat, chciałem Ci podać jak najwięcej przykładów w tym materiale, żebyś mógł właśnie je zaimplementować do swojego biznesu i gdzieś tam potem je bardziej zgłębiać, także też jakby nie mamy tutaj czasu w tym materiale, żeby każdą jedną z tych rzeczy rozgłębiać i bardzo mocno rozwijać. Więc tak jak widzisz, mamy bardzo prostą komendę, daj mi 10 pomysłów na nowe wideo, na tą reklamę wideo dla mojego produktu DIY Miniature Houses, tak? No i tutaj, jak widzisz, mamy 10 różnych pomysłów, jeśli chodzi o ten produkt. O, na przykład ten marketing angle byłby bardzo fajny. Creating memories one miniature house at a time, tak? Czyli pokaż takie sceny heartwarming, czyli takie, które są ciepłe na sercu, że tak powiem, gdzie mamy rodzinę, przyjaciół, którzy przychodzą razem i razem budują te domki DIY, wspomnienia, właśnie polepszanie tych relacji, bonding, tego typu rzeczy na pewno bardzo fajnie w reklamach właśnie będą działały, więc jakby mamy tutaj super już jeden z tych pomysłów, a mamy takich pomysłów 10, tak? Zerknijmy sobie, co jeszcze tutaj jest ciekawego.
Na przykład tutaj ósemeczka, create a miniature haven, showcase the relaxation and stress relieving benefits, tak? Czyli tego typu rzeczy DIY bardzo często właśnie wpływają na to, że ktoś jakby się odstresowuje, sobie siada wieczorkiem, gdzieś tam coś się bawi, się godzinkę przy tym domku, czy przy jakimkolwiek innym projekcie, który jest DIY, bardzo często właśnie te osoby mówią, że to jest jakby takie relaksujące i jakby taka odskocznia od rzeczywistości, więc jak najbardziej takie pokazanie tego relaxation and stress relieving byłoby tutaj bardzo fajnym pomysłem. Więc tak jak widzisz, mamy 10 świetnych pomysłów na przestawienie reklamy do produktu, którego tak naprawdę nawet nie widzieliśmy. Mamy tylko przykład i jakby od razu mamy 10 pomysłów, gdzie możemy to fajnie przedstawić w reklamie. Co więcej, możemy wziąć sobie na przykład tę ósemkę, tak? Czyli create a miniature heaven. Na przykład poprosimy go o napisanie skryptu do tego. I teraz zobacz, napisałem do niego, daj mi skrypt właśnie takiej reklamy wideo do propozycji numer 8, czyli właśnie tego relaxation i stress relieving. I mamy cały skrypt napisany przez sztuczną inteligencję, opening scen, jaka muzyka, soft instrumental music, tak? Jaka jest narracja, gdzie kamera jest, jakie jest przejście, tak? Translation to scenes of visual finding, solace and joy. Tutaj informacje na temat uśmiech na twarzach. No naprawdę konkretny tutaj cały skrypt reklamy po kolei z narratorem, z przejściami, jak powinny wyglądać ruchy kamerą i tak dalej, i tak dalej. Także mamy gotowy jakby projekt całej reklamy, siedząc tak naprawdę 10 minut przy tym narzędziu. Teraz ostatnie, siódme zastosowanie, które wydaje mi się, że będzie takim jednym z pierwszych w ogóle, które warto byłoby zainstalować na naszym sklepie internetowym, to jest właśnie customer support i takie boty związane z obsługą klienta. W tym materiale omawiamy jakby są narzędzie czatu GPT, więc jakby tutaj nie będziemy wchodzić w jakieś poboczne inne narzędzia. Jeśli oczywiście byście chcieli, żebym nagrał jakieś materiały na temat innych narzędzi odnośnie sztucznej inteligencji i jakby jak je obsługiwać i czy warto, czy nie warto jakby je wdrażać, to dajcie mi oczywiście znać w komentarzu. Natomiast co chciałem pokazać tutaj, jeśli chodzi właśnie o ten customer support przy zastosowaniu czatu GPT, to jest właśnie propozycja odpowiedzi. I już Ci pokażę przykład. Dałem do czatu GPT, udawaj, że jesteś Customer Service Representative, tak? Czyli udawaj, że jesteś taką osobą odpowiedzialną za obsługę klienta i daj mi odpowiedź na pytanie, na tego maila od klienta. No i tutaj mamy pytanie od klienta, czyli zamówiłem parę dni temu na Twoim sklepie, ale zmieniłem moje zdanie i chciałbym zmienić kolor na czerwony zamiast czarnego. Jak możemy to zrobić? Pozdrowienia Becky. No i teraz mamy takie bardzo proste pytanie od Becky, no i powiedzmy, gdyby ktoś był niewyuczony w customer service i w ogóle nie wiedział, jak podchodzić do tego odpisywania tych maili, no to mógłby powiedzieć, cześć Becky, daj mi twój numer zamówienia, zmienimy, nie? Coś takiego, jakby bardzo basicowo mogły podejść. A tutaj mamy świetne, naprawdę napisane, bardzo takim profesjonalnym językiem, całą wiadomość. Mamy, dear Becky, dziękujemy za odezwanie się do nas odnośnie twojego zamówienia, dostajemy twój właśnie kontakt, tę decyzję, jesteśmy happy to assist, tak? Mamy bardzo fajnie napisane, tak profesjonalnie tego maila, mamy napisane, że potrzebujemy informacji odnośnie order number, potrzebujemy informacji na temat konkretnego koloru, jaki ta osoba chce do wymiany. Mamy tutaj właśnie jakieś informacje, że jeśli masz jakiekolwiek inne pytania, nie martw się, napisz do nas, jesteśmy tutaj, żeby pomóc. Naprawdę bardzo super napisana ta odpowiedź, więc na przykład robiąc sobie procesy w swoim sklepie internetowym albo używając na przykład szablonów do odpowiedzi na maile, to po prostu wrzucamy każdy rodzaj takiego pytania od klienta do czatu GPT, prosimy go, żeby właśnie odpowiedział na to pytanie, dajemy jakieś też informacje na temat naszego sklepu, naszego produktu, tak żeby ten czat GPT był bardziej sfokusowany, jakby bardziej spersonalizowany do naszego produktu i możemy tak naprawdę stworzyć całe procesy, całą automatyzację firmie z odpowiedziami dla klientów i zatrudnić sobie na przykład wirtualnego asystenta i płacić mu o połowę mniej pieniędzy niż normalnie za to, że mamy już te wszystkie rzeczy, że tak powiem, wdrożone dzięki temu narzędziu. Także wydaje mi się, że naprawdę ogromny game changer. Ok, to by było na tyle. 7 zastosowań czatu GPT w e-commerce, takie, które ja aktualnie stosuję i które Tobie również zalecam, żebyś wgłębić i żeby oczywiście to sprawdzić. Naturalnie, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, czy to chat GPT, czy jakieś inne narzędzia, naprawdę można byłoby tutaj rozmawiać godzinami. Tych sposobów, tych narzędzi, tych zastosowań jest setki, o ile nie tysiące. Tylko i wyłącznie nasze wyobraźnia tutaj jest ograniczenie, więc na pewno warto jest tutaj eksperymentować. Co ja na przykład często robię, to po prostu odpalam sobie w jednym okienku ChatGPT i w momencie, kiedy gdzieś pracuję
i na przykład mam coś zrobić, nie wiem, właśnie odpowiedzieć na tego maila, czy właśnie coś dorożyć do firmy, to po prostu tak mówię, okej, wrzucę sobie to w czata GPT, zobaczymy, co mi wypluje. Czasami daję totalne głupoty i czasami jakby dana task, dana rzecz, którą chciałem, żeby mi pomógł, nie ma tego zastosowania, jakby po prostu wtedy nie działa to tak dobrze. Natomiast te, które Ci przedstawiłem tutaj właśnie przed chwileczką, to w moim przypadku działały fajnie i jakby je możesz od razu wdrożyć do swojego biznesu, ale oczywiście też zachęcam Cię do jakby eksperymentowania i do szukania swoich własnych zastosowań, tak żeby zwiększyć tę efektywność w Twojej firmie. Także dziękuję za obejrzenie do końca tego materiału. Daj łapkę w górę, jeśli Ci się podobał. Zasubskrybuj kanał, żeby nie ominąć kolejnych takich materiałów. No i zapraszam Cię na kolejne filmy na tym kanale. Dzięki piękne. Cześć, cześć!